Możemy zacząć od sali pierwszej. Tak? Troszeczkę osób zmieniała, ale zapraszamy. Słuchajcie, zapraszamy. Znaczy, obydwie sale są takie same, to nie wiem. To jeżeli Państwo chcecie... Można równolegle. Znaczy, słuchajcie, tak jak mi powiedzieli, część, znaczy cały obiekt jest wyposażony w te rzeczy, które tutaj widzimy. Te są nowe, więc tutaj jeszcze... Sala jest bardzo fajna, bo jest przede wszystkim przestronna. Mają pacjenci szafę, na które mają pacjenci zwracają uwagę. Na całym obiekcie. Wszystkie te pokoje są wyposażone w wyjścia na zewnątrz, tak żeby były niezależnie, żeby oddział działał niezależnie. To jest bardzo ważne, nowoczesne. Po to, żeby pacjenta można było przywieźć bezpośrednio na salę, a nie przechodzić przez cały oddział, czyli otwieramy sobie drzwi, karetka z pacjentem wjeżdża, wprowadzamy i tak samo też pacjenta możemy wyprowadzić. Wiecie, tu co pani jeszcze, doktor, też pani ordynator mówiła, bo na całym oddziale tego nie będziemy widzieli. Gazy tlenowe, klimatyzacje, tej nowej teletechniki, to wszystko jest na całym obiekcie zrobione. Wszystkie sale mają na obserwacji, na każdym sprzedają własne zasady. Tak wygląda sprzęt, każda sala jest właśnie. Proszę zajrzeć sobie do łazienki, bo naprawdę są na bardzo wysokim standardzie, szeroko dostosowane również pod kątem osób niepełnosprawnych w swojej ziemi. Sale są wyposażone w kardiomonitory, do których możemy podnieść pacjenta i możemy w pulpicie pielęgniarskim nadzorować tego pacjenta, czyli widzimy zapis EKG, zapis ciśnienia. Nie musimy też wchodzić za każdym razem, możemy bezpośrednio z pulpitu pielęgniarskiego sobie troszeczkę wglądać do pacjenta modyfikować. Każda sala posiada też kamerę. Tam przy pulpicie pielęgniarskim jest taki duży monitor, gdzie można zobaczyć każdą salę. Pacjenci, jeżeli będą przy pulpicie, niekoniecznie muszą cały czas doglądać do pacjenta, chodzić osobiście. No widzą wszystko, co się dzieje na monitorze. Jak widać, słuchajcie. Słyszą się. Każda sala jest wyposażona w respirator, aparat do przepływu, wysokoprzepływowej tlenoterapii, nowe ssaki i mamy też nowy aparat USG. Mieliśmy. Bardzo właśnie fajnie. Pani Dorota opowiada ten urządzenie tutaj. Zróbmy sobie takie pamiątkowe zdjęcie jedno, co? Jeśli możemy, może tu jest tak trochę więcej miejsca. Byłby to kłopot? Nie, ale jeszcze może... Od tym urządzeniu tutaj, w które są wyposażone te dwie sale, to jest tak zwany przywoływacz. Dzięki temu pielęgniarka, która jest na sali, nie musi wychodzić z sali, żeby porozumieć się z lekarzem i mu coś przekazać, na przykład jakie są wartości, czy skorygować przepływ pompy. Może nacisnąć sobie guzik i ma taki sam aparat, jest taki sam monitorek, jest w dyżurce lekarskiej. I może dzięki temu przekazać lekarzowi, jakie są parametry i można na odległość zmodyfikować to leczenie. Również panie pielęgniarki między salami mogą się kontaktować. Pacjent też może, także pielęgniarka między pielęgniarką przy pulpicie, bez wychodzenia, bez biegania, bez rozbierania się nieraz niepotrzebnego, bo to wiadomo, że to będą izolatki, nieraz trzeba będzie założyć fartuch, maseczkę, żeby wyjść, coś podać nawet, no to dzięki temu możemy sobie tak między sobą szybciej komunikować się i szybciej to uzupełnić. Nie musimy się rozbierać. No wiadomo, jeżeli trzeba będzie, to będziemy też wychodzić. No ale dzięki temu to też usprawni też pracę i zaoszczędzi też takiego bieganiny też. Także. Tylko sobie może jedno słowo jeszcze o tym nowym systemie wentylacji, tak. Nie? Bo to jest też myślę tak. Cały oddział został wyposażony w nowy system wentylacji, także wszystkie sale są klimatyzowane. To jest parterowy budynek, więc w lecie no, pacjenci już cierpieli z tego powodu, bo grzało nas od góry, grzało nas z boku. Dzięki temu, że jest klimatyzacja, więc poprawiło to komfort pracy wiadomo personelu, tak samo pielęgniarskiego, lekarskiego, a przede wszystkim komfort dla pacjenta, bo pacjent wiadomo jest schorowany, spocony, brudny nieraz jakieś wydzieliny, wydaliny, także łatwiej to nam jest wszystko teraz tak korygować. Pacjenci są bardzo zadowoleni teraz. Mamy też maletki z każdego okna. Przede wszystkim to są bardzo wygodne łóżka, jeśli chodzi o pod względem dla pacjenta leżącego, bo to są łóżka kardiologiczne. Możliwość tą tronizacji pacjenta i praktycznie do takiej siedzącej, bo dla pacjenta spokojnie postanie, także do karmienia jest to dużo bardzo łatwe. Znaczy łatwiej. Tutaj słuchajcie, tak jak cel był taki, żeby jak najmocniej myślę ułatwić, myślę jesteśmy zgodni, pracę właśnie personelowi na tym oddziale, monitoring, te wszystkie nowinki teletechniczne, po to, żeby było bezpiecznie dla personelu, ale żeby było bardzo nowocześnie. Bo
że większość są pacjenci starsi, schorowani z wielochorobowością, leżący, słabi, także naprawdę nas nie dosłyszą, nie dowidzą. Także no dzięki tym sprzętom jest nam łatwiej posadzić, nakarmić, obrócić. Także też widzimy tego pacjenta, to też naprawdę jest komfort, ułatwienie. Druga część bliźniacza jest podobna, także również można obejrzeć. A co jest najważniejsze, to za drzwi wejścia, bo praktycznie tej bankowej można pacjenta przejść na rękę, jeżeli ta ręczka powierza, to jest niezależne wejście od tyłu.